Sponsorem podcastu o serialach jest Netflix. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście o serialach. Jesteśmy te, jak ty się nazywasz, bo zapomniałem, nie było cię, ten podcast wzniósł się na wyżyny profesjonalizmu. Tak, słyszałem. W tych wielu tygodniach. A nie oglądałem. A też nie oglądałem. Jesteśmy z Piotrem Markiewiczem, który wrócił z urlopu, wypoczęty, zadowolony, bo nie musiał pracować. Tak, dzień drugi po urlopie, już kolanem do gleby, już nie jestem szczęśliwy, już widzę ciebie. Wolna wolności. Wypuściliśmy go na chwilę, na wolność, ale już trzeba z powrotem ściągnąć do środka. They pull me back in. Wiesz, czego to jest cytat? Ojciec chrzestny, część trzecia. Just when I thought I was out, they pull me back in. Grzmoty. Okay. Michael Corleone, błagam, z kim? Z czym do mnie, człowieku? Na początek newsy, bo dużo rzeczy się wydarzyło. Zacznę od smutnej informacji. Tak. David McCollum, 90 lat, zmarł aktor. NCIS? Wybitny, znaczy w ostatnich latach znany rzeczywiście z serialu Agenci NCIS, gdzie wspaniałą rolę miał i naprawdę jakby rozświetlał ten serial. Natomiast oczywiście to jest aktor, który miał gigantyczną, wieloletnią karierę i był znany, to był brytyjski aktor, był znany z bardzo wielu filmów, z bardzo wielu seriali. Jeżeli państwo zajrzycie sobie gdzieś do internetu i wpiszecie David McCollum, to sobie przypomnicie jego twarz na pewno. I akurat powiedziałeś, że jak państwo wpiszą, to ja sięgnąłem po komputer i teraz wychodzi, jakbym ja zaczął wpisywać, aż chciałem sprawdzić co innego. Zupełnie. Ten podcast został stworzony po to, żeby cię edukować. Taki jest główny cel jego. Dzięki. Także bardzo, bardzo smutna wiadomość. Kolejny wielki gwiazdor odszedł. I to jest smutna wiadomość. Druga, nie najweselsza wiadomość jest taka, że serial Winning Time o Los Angeles Lakers na HBO został skasowany po drugim sezonie. Dość brutalnie. Bardzo brutalnie. To jest kolejne, już wielokrotnie tu rozmawialiśmy, że HBO po prostu szaleje, jeśli chodzi o oszczędności. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Kompania Braci już jest do obejrzenia na Netflixie. Wiele rzeczy jest do obejrzenia. Wszystko, prawie wszystko jest już do obejrzenia na Netflixie i w ogóle wszyscy rozkupują teraz HBO. Od ludzi, którzy się znają trochę na robieniu telewizji w naszej firmie, wiem, że jest to straszna wiadomość. Bartek, przypominam ci, ty się nie znasz na robieniu telewizji. Nie, ja nie. Ale ludzie, którzy się naprawdę znają, twierdzą, że to jest masakra i że to jest, i że HBO robi olbrzymi błąd, bo rzeczywiście, no jeżeli się coś takiego jak Kompania Braci, która się tak bardzo kojarzy z HBO, jest jeden z największych sukcesów tej stacji w historii w ogóle, robi, wypuszcza się na zewnątrz, to jest przedziwne. Dobra, ja cały czas będę pytał, a ile osób oglądało to na HBO? Jest to tak, ale bo jeżeli masz, stary, no jeżeli masz coś, co ci leży po prostu na półce i nikt tego nie ogląda. Ale jaki jest cel kupowania HBO, skoro za chwilę wszystko z HBO będzie gdzie indziej, to po co? Na pytanie, czy ludzie kupowali HBO dla Kompanii Braci. A dlaczego kupują HBO twoim zdaniem teraz? Szczerze, to ja myślę, że dla nowości. Ale których? No chociażby, no dobra, no z ostatnich lat to Euforia. No, jedna. Poczekaj, za chwilę będziesz miał Euforię na Netflixie, albo Amazonie, albo Apple, albo gdzieś. Masz jakieś newsy? Nie, szczerze mówiąc. Nie, dobrze, nie. To ja lecę dalej. Ja mam tylko tego newsa, że skończył się strajk scenarzystów. Znaczy na razie jest wstępne porozumienie, ono jeszcze nie jest całkowite i jeszcze związek zawodowy musi zatwierdzić, co pewnie się stanie, ale musi zatwierdzić to porozumienie. Po 150 tak. dniach? 154 dniach? Ponad 150 dniach związek zawodowy scenarzystów amerykańskich się dogadał ze studiami filmowymi i to jest wspaniała wiadomość. Po pierwsze dlatego, że scenarzyści będą lepiej zarabiać, a po drugie dlatego, że jest szansa na obudzenie się produkcji tak. telewizyjnej, filmowej, ale dopiero szansa, dlatego że po pierwsze związek zawodowy musi zatwierdzić to porozumienie, a po drugie ciągle strajkują. Jest, tak, jeden ze strajków. Tak, ciągle strajkują aktorzy i oczywiście bez aktorów ta produkcja nie ruszy, chociaż prace nad scenariuszami przynajmniej ruszą. Ale... Znaczy ja myślę, że scenariusze i tak były pisane, ale do szuflady. Tak, no ale wiesz, ale to trzeba się teraz dogadać ze studiami, bo studia mają prawo zatwierdzać albo odrzucać te scenariusze, więc ta praca nad zatwierdzaniem scenariuszy ruszy z powrotem, natomiast oczywiście plany nie ruszą i filmowe, i serialowe, no bo Stanach, aktorzy strajkują. Bo to jest Stanach. Jeszcze ważne, tak. Bo ja mam taką obawę, no, ona jest traktowana w kategorii bardzo mglistej spekulacji, że fajnie, że będą scenariusze, ale te scenariusze będą wypływały do produkcji za ocean.
Możliwe. No bo kto ci zabroni wyprodukować film w Polsce? Nie, nikt nie zabroni. To, bo one powstają po prostu w Europie. Więc... Dokładnie. Poza tym mówiliśmy a propos najnowszych na HBO. Nie wiem, czy widziałeś właśnie w tej zakładce ostatnio dodane. Tak samo na Netflixie bardzo dużo pojawia się produkcji, które nie są produkcjami ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład polskie. Na przykład polskie, tak. Ale nie tylko polskie. Indyjskie, tak. Szukają. Szukają, tak. Oczywiście, że szukają. Ale tak czy inaczej się cieszymy bardzo, no bo jest szansa, że za chwilę strajk aktorów też się skończy. I ostatni news, jaki mam, trzeci sezon Slow Horses, czyli Kulawych Koni, na Apple'u. Ogłoszono datę 1 grudnia. Nie mogę się doczekać. Powiem ci, że obejrzałem ten pierwsze dwa sezony po raz drugi ostatnio. I bardziej mi się podobało, niż jak za pierwszym razem oglądałem. Za pierwszym razem mi się bardzo podobało, a z drugim razem się absolutnie zakochałem w tym serialu. Ja niestety popełniłem ten błąd, że odłożyłem sobie na półkę, że potem zobaczę i to potem nie następuje, bo cały czas wpadają nowe rzeczy. Ja obejrzałem pierwsze dwa albo trzy odcinki pierwszego sezonu. To wspaniały serial. Oczywiście są świetne, na podstawie świetnych książek, które wyszły w Polsce tak. Już. Ale no to, co Gary Oldman wyprawia w roli Jacksona Lamba, no to jest po prostu nieprawdopodobne zupełnie. I wszystkie te postacie są tam wspaniałe. Naprawdę wszystkie. Kirsten Scott Thomas w pierwszych dwóch sezonach, która chyba w trzeciej sezonie już jej nie będzie, tak mi się wydaje, ale może się mylę. Ale to, co robi też w pierwszych dwóch sezonach, naprawdę wspaniali aktorzy. Więc ja już nie mogę się doczekać. 1 grudnia niestety będzie jeden odcinek na tydzień, więc będę cierpiał. I to jest koniec newsów. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy oglądanych. Przejdźmy do rzeczy oglądanych, zwłaszcza, że dzisiaj mamy w drugiej części bardzo, bardzo fajnego gościa. Bardzo czekam na tą rozmowę. Po bardzo, bardzo, nie spoilując, dobrej premierze. Tak, pojawi się u nas reżyser Znachora. Tak. Więc szybciutko przez tą pierwszą... Którego? Przelećmy szybciutko przez ale to, co żeśmy oglądali. Ja nie zaradzę w takim razie wszystkiego, bo wszystko to w takim razie podzielę sobie to na dwa odcinki. Aha. Dobrze. Wolisz od seriali czy od kina? Wiesz co, od seriali może, bo ostatnio The Morning mało... Show wróciło. The Morning Show, nie oglądałem jeszcze. I jest lepiej niż w drugiej serii. Aha. Ale wcale nie zachwycająco. Aha. To jest w ogóle, znaczy, to jest serial, który nas generalnie poza pierwszym sezonem, który był naprawdę świetny. Tak. Rozczarował. Ja nie wiem, czy w ogóle ma sens ciągnięcie go, tak prawdę mówiąc. Wiesz co, mam takie poczucie, że w tej serii jesteśmy... Tylko dodajmy, że jesteśmy na Apple'u i że to jest o telewizji śniadaniowej. To jest ten serial. No właśnie teraz... Już nie jest o telewizji śniadaniowej. Czy jest o telewizji śniadaniowej? Był o telewizji śniadaniowej, a teraz jest, nie wiem, o dwóch współprowadzących, raczej dwóch dziennikarkach tej stacji telewizyjnej, która ma tę śniadaniówkę. Rozumiem. I bardzo mocno mam wrażenie, że chcą w tym sezonie skręcić w stronę sukcesji. No bo oto masz zawiązanie akcji, że stacja telewizyjna, ten Corey, chce ją sprzedać miliarderowi. Który to miliarder... Skądś to znamy. No, który to miliarder potrzebuje takiego dobra, które będzie nieskalane złą reputacją. Corey zatrudnia, wprzęga swoich dziennikarzy, żeby robili... No, bardziej show, które ma ocieplić wizerunek tej stacji, równocześnie wycinając różne rzeczy ze struktur korporacyjnych, różne osoby ze struktur korporacyjnych. I mam takie... Pierwszy odcinek... No dobra, fajnie, że przypomnieliście, co się działo. Fajnie, że mówicie, gdzie są teraz te dziennikarki. Drugi odcinek. Naprawdę wysyłacie je w kosmos? Tak, wysyłają je w kosmos. Czyli ten Szybcy i coś tam? Prawie jak Szybcy i Wściekli. Szybcy i Wściekli 18? Tak, a trzeci odcinek to jest odpinamy pasy i jedziemy w stronę sukcesji. Chcemy być sukcesją. I to już jest takie, słuchajcie, ale ja już widziałem sukcesję, dajcie mi coś świeższego. A w ogóle, i to jest najlepsze, reklamują ten sezon The Morning Show, że ktoś się włamał na serwery do systemu wewnętrznego tej telewizji i wyłączył tę telewizję. Czego, no jest to w jednym odcinku, ale nie o tym jest ten sezon, przynajmniej do tej pory. Ma to wpływ oczywiście na głównych bohaterów, ma to wpływ na Corey'ego, na te korporacje, ale masz takie... Słuchajcie, co innego obiecywaliście w zwiastunie, co innego wypuściliście i wzorujecie się na jeszcze innym serialu. Jest bardzo, bardzo nierówno. Okej. Okay.
Ale będę oglądał do końca. No wiadomo, tak, wiadomo. Jennifer Aniston. My, jak państwo dobrze wiedzą, oglądamy również złe rzeczy. W ogóle się tym nie przejmujemy i oglądamy. Jedziemy jako guilty pleasure. Tak jest. Ja szybciutko powiem, że na Canal Plus pojawił się pierwszy sezon. To jest stary serial, stary w sensie sprzed chyba mniej więcej 10 lat. Pierwszy sezon brytyjskiego serialu Happy Valley. Że Szczęśliwa Dolina, to jest po prostu nazwa miejsca. Bardzo państwu polecam, nie przegapcie tego. Canal Plus Happy Valley. Mam nadzieję, że drugi, trzeci sezon, bo to jest serial, który się z trzech sezonów składa, się pojawi. Jest to jeden z najlepszych seriali kryminalnych brytyjskich, jakie widziałem w ostatniej dekadzie. Mhm. Opowiada o policjantce, która... bardzo doświadczonej policjancie, która, policjantce mundurowej, czyli ona nie jest detektywem cywilnym, tylko chodzi w po prostu w patrolach ulicznych, która prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Jest to wybitna rzecz, wybitna rzecz. I w Wielkiej Brytanii zgarnęli wszystkie możliwe nagrody za ten serial. Pojawił się na Canal Plus pierwszy sezon, wcześniej go nie było dostępnego w Polsce, ja to widziałem na płytach. Nie przegapcie państwo tego, naprawdę polecam. Trwa Ashoka. Na Disney Plus. Tośmy zmienili galaktykę szybko. Jak bohaterowie Ashoki. Okay. Ja ci powiem, odpuściłem i to po rozmowie z tobą odpuściłem Ashokę i nie oglądam tego i prawdę mówiąc nie żałuję specjalnie i a mnie pomijasz. Nie ciągnie. No ale po rozmowie z tobą stwierdziłem, że to jest serial dla dzieci i ja nie chcę. Nie, to nie jest dla dzieci. Ja ci opowiadałem, że to jest dla fanów, tych, którzy też widzieli seriale animowane, gdzie tam jest wprowadzona postać uczennicy Anakina Skywalkera. No i że to jest tam sezon kolejny jednej z tych animacji. I cały czas się tego trzymam. Natomiast, znając te wszystkie poprzednie rzeczy, wprowadzę cię w któryś, nie wiem, wolny slot, jak wbiję ci spotkanie, ci opowiem, co się działo wcześniej. Jako fan Gwiezdnych Wojen jestem bardziej niż usatysfakcjonowany. Jest tam wszystko to, co uwielbiasz, przynajmniej co ja uwielbiałem w Gwiezdnych Wojnach. Jest wprowadzenie nowej galaktyki, co jest bardzo ciekawe. Jest mruganie okiem do widzów. Niewiele zdradzę, no bo to nie jest już spoiler, bo dwa odcinki temu pojawił się... Tam leci jeden odcinek na tydzień, tak, prawda? Pojawił się Anakin z powrotem. To, co gra Rosario Dawson, jest bardzo fajne w takim rozumieniu. Jak lubicie państwo Jedi, no to ją polubicie. Jest to rozszerzone o ludzi, którzy odeszli z zakonu po tym, jak zakon upadł i nie są tymi kompletnie złymi Sithami, tylko są Jedi, którzy się rozczarowali. Więc są tacy pomiędzy. I to wszystko tak ładnie ze sobą gra. Nie jest to właśnie takie, słuchaj, to jest tylko dla ciebie, jeżeli jesteś fanem animacji. Nie, to jest dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Oczywiście, fajnie mieć tę podbudowę. I na początku to był mój główny zarzut do Ashoki, że jeżeli nie miałeś tej podbudowy, to nie wiedziałeś, kim jest Ashoka, kim są bohaterowie wprowadzeni. Więc tak, no tutaj niestety, ale trzeba chociażby przeczytać, kim są ci bohaterowie, żeby się połapać. Ale to jest naprawdę bardzo porządnie zrobione. Jeden z lepszych seriali, bo to jest po tej samej dobrej stronie produkcji Gwiezdnowojennych, ale zupełnie inne niż Andor. Andor, którego ty uwielbiałeś. I na którego cały czas obaj czekamy. Więc ja bym to położył na tę samą półkę co Andor, tylko o zupełnie innej części Gwiezdnych Wojen. Okay. Są, powiesz, pojedynki na miecze świetlne, jest latanie myśliwcami, nie śpieszą się z opowiadaną historią. Są, o, na przykład w mocy, która była kiedyś w tych Gwiezdnych Wojnach, fajne było to, że ona jest tajemnicza. Nie komiczna, ale tajemnicza. I tu bardzo grają właśnie na tej tajemnicy, że dużo rzeczy musisz sobie dopowiadać. Że jak wraca Anakin, to nie jest on jednoznacznie zły, ani jednoznacznie dobry. On balansuje w tym wszystkim. Naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię z każdym odcinkiem coraz bardziej Ashoka. Polecam, no ale niestety trzeba moim zdaniem mieć cały czas to wprowadzenie starych bohaterów. No, z animacji jednak. Okej. Dobrze, to ja państwu polecę w takim razie dwie rzeczy, które nie są wysoko na radarach i tak sobie przepływają po cichu, a mi się bardzo podobały. Jedna, jeszcze zostanę na chwilę na Canal Plusie, Detective z Chelsea. To jest taki w stylu moich ulubionych Midsummer Murders. To jest, nawet ma nazwę, ostatnio czytałem, te seriale się nazywają...
Herbatka po południu, Mystery, czy jakoś tak się nazywają. To są te, takie seriale, w których jest wszystko jest miłe, ludzie są bardzo sympatyczni, ale przy okazji się mordują też. I ten Detektyw z Chelsea to jest taki właśnie serial, bardzo państwu polecam, jak lubicie. Dzieje się w Londynie, przepiękne zdjęcia Londynu, wszystko jest ładne, śliczne, ten Londyn też jest piękny. A przy okazji giną ludzie jak muchy, padają. Moja partnerka jeszcze odnalazła Murder, She Wrote. Ale to wiesz, to jest klasyka. No to jest klasyka, tylko ona wygrzebała to na Sky Showtime, że tam jest w streamingu i oczywiście wjechała. A propos, za kilka tygodni w Stanach Zjednoczonych ukazuje się Columbo na płytach Blu-ray. Pierwsze wydanie Blu-rayowe poza japońskim, bo w Japonii... Którego to Columbo można też zobaczyć na Sky Showtime. Ale stary, na Blu-rayu Columbo. Czy wiesz, co się będzie u mnie w domu działo? Nawet koty pójdą w kąt, będę oglądał Columbo. Nieprawda, kłamiesz. To prawda, ale koty będą dalej rządzić, ale ja będę oglądał Columbo. Teraz wrócisz do domu i przeprosisz. To prawda. Mam nadzieję, że nie słyszały, bo będzie złość. Jeszcze jeden serial państwu polecę, który też jakby tak umyka w tym nadmiarze wszystkiego. Na Netflixie jest taki serial z RPA. Jest ciekawy, bo to jest RPA, ta kinematografia RPA jest bardzo ciekawa. Niewiele z niej znamy rzeczy. Ja próbuję sobie wyobrazić, że 3 lata temu, bez strajku scenarzystów, nigdy byśmy nie rozmawiali ani o żadnym koreańskim serialu, ani o żadnym z RPA, ani żadnym indyjskim. Przeszliśmy 3 lata później, strajk scenarzystów. Tak, RPA ma wspaniałą kinematografię. Świetna boliwijska kinematografia, kolejny serial boliwijski. Tak, to prawda, rzeczywiście. Ale jest taki serial z RPA na Netflixie, nazywa się Unseen, a po polsku Niedostrzegana. Jest niezwykły, jest zawiązanie akcji jest następujące. Jest sprzątaczka, którą gra bardzo znana aktorka, taka wielka gwiazda kina w RPA. Sprzątaczka, której mąż znika. I ona go szuka. I to, co potem się dzieje, jak ona go szuka, to znaczy... nie chcę zdradzać akcji, ale ona zaczyna zabijać ludzi. Ona. I powiem ci, że trup ściele się tak gęsto... Zaczyna zabijać w sensie zabijać ha, 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 czy zabijać w sensie... Nie. O Boże. Zabijać w sensie... Okej. Okay. I to się robi taka sieczka i świetnie się to ogląda. Bardzo sprawnie poprowadzona akcja. Rozwiązanie akcji też jest super ciekawe. Bardzo polecam. Niedostrzegana. Nie wiem, czy to dobry tytuł jest. Znaczy nie, taki dziwny jest, ale... Tak się nazywa po polsku. Bardzo polecam. A poza tym, tak jak mówię, poznajemy troszkę kraj, który rzadko widzimy. Jak się tylko bo masz rację, strajk scenarzystów się skończy, to znikną te wszystkie seriale, więc póki jeszcze są, warto je zobaczyć. To ja tylko na szybko opowiem o 2 filmach, bo też widziałem je w ten weekend, bo jako miękkie lądowanie z urlopu stwierdziłem, że pójdę na cały dzień do kina. Obejrzałem 3 filmy, ale opowiem o 2, bo chyba nie chcę mówić o Sound of Freedom, bo był naprawdę bardzo złym filmem. Expendables 4. Sylvester Stallone, Jason Statham w najgorszym filmie tego roku. Jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Nic się tam nie klei w fabule. Od pierwszej sceny wiesz, co się wydarzy. I to nie dlatego, że jest to sprytny zabieg stylistyczny. Po prostu jest tak źle napisane, że od pierwszej sceny wiesz, co się wydarzy. Jest tak bardzo nielogiczny, że... Nagle szefową Expendables 4, tej drużyny całej, zostaje dziewczyna Jasona Stathama, grana przez Megan Fox. Nie najstarszy, najbardziej doświadczony, najbardziej profesjonalny, czy najbrutalniejszy z nich. Nie, dziewczyna, która nie uczestniczyła w tym filmie w żadnej akcji. I szok, jej akcja nie wychodzi. I ten nawet nie chodzi o to, że masz poczucie, że kurde, ona jest niekompetentna, tylko błagam, jeżeli zmieniacie przywódcę, to wprowadźcie bohaterów, którzy są doświadczeni. Nie możemy mówić przywódcę, możemy mówić przy herbacie. I w tym momencie chyba chcę skończyć. Dobrze, druga część tego podcastu nas uratuje. Mogę ci powiedzieć dowcip na koniec, chcesz? Wchodzi facet do sklepu. Nie. Czy na pewno chcesz to opowiedzieć na antenie? Wchodzi facet do sklepu na Podhalu i wyciąga pistolet i krzyczy do sprzedawcy. Dawaj kasę. A sprzedawca na to grycaną czy psenną? O Jezu, aż woda wyschła w szklance.
No dobrze, ale to jest, tyle mam do powiedzenia na temat Expendables 4. Ale nie, nie, bo... U mnie na siłowni są fani na przykład Equalizera, którego trzeci się właśnie odcinek ukazał. Też byłem. I nie jest to dobry film. Dokładnie takie same opinie są na temat. Po prostu ja kocham Sylwestra Stallone i kocham Jasona Statama, więc wolę oglądać dobre rzeczy z nimi. Omijam złe rzeczy. Stary, ale... Omijam Equalizera 3, omijam Expendables 4. Samo założenie. I jedynki, i dwójki, bo uważam, że trójka już była bardzo kiepska. Czwórka jest po prostu naprawdę najgorszym filmem tego roku, a widziałem złe filmy w tym roku. To było piękne założenie. Przywrócić stare gwiazdy kina akcji. Ale nie, no oczywiście. Zrobić z nich naprawdę brutalnych typów, którzy zrobią świetny film, strzelający, brutalny, kino akcji. I to było fajne, jak tam pojawił się Bruce Willis, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, Schwarzenegger, Antonio Banderas. Tak. W czwórce jest ich znacznie mniej. Jak się nazywa? Jet Li, tak. Mhm. I to wszystko było fajne, bo wtedy nawet nie miałeś poczucia takiej żenady. W jedynce był w ogóle wątek przemijania. Nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że było na początku naszego podcastu, 4 lata temu, jeszcze była taka moda na starych aktorów, którzy mierzą się ze swoim przemijaniem. I w tym duchu byli Expendables. Mhm. Mhm. Ale to, co teraz wypuścili, to woła o pomstę do nieba. Ale bardzo szybko, żeby nie zostawiać tylko w złym poczuciu, Hunting in Venice, czyli kolejna ekranizacja... Duchy Wenecji. Duchy Wenecji, która... Kolejna ekranizacja Agaty Christie i przygód Herkulesa Poirot. Znakomity. Jeszcze nie widziałem, bardzo, bardzo chcę zobaczyć ten film. Wspaniały, naprawdę idealne kino. Ono jest stylizowane na horror, ale... Są jumpscary, ale nie takie, że nagle będziesz przestraszony. Ale to nie jest horror, prawda? To jest horror. Znaczy, w sensie nie, horror w sensie nie, moim rozumienia tego nie, słowa. Nie w twoim rozumieniu tego słowa, dobrze, okay. Ale jest bardzo mocno skierowany w stylistykę horrorową. Są jumpscary, ale nie takie, że całe kino nagle podskakuje przerażone, tylko są tak skonstruowane, że dokładnie ty jako widz wiesz, że zaraz coś stąd wyskoczy i wyskakuje, ale ty nie jesteś przerażony. Mm-hmm. Że czujesz, że tam... Coś czyli jest, stylistyka coś jest. Agaty Christie jest zachowana. Stylistyka Agaty Christie, ale bardzo mocno brana bawi się tą formułą. I bardzo, bardzo polecam, naprawdę. Dobrze. Świetna seria. To musimy kończyć, bo nasz gość czeka tak. I musimy się z nim spotkać za chwilę. I tylko szybciutko dwie rzeczy. Jedna bardzo poważna, a druga dużo mniej poważna. Bardzo poważna rzecz jest taka. Byłem na Zielonej Granicy na filmie. Chcę państwa poprosić, żebyście poszli ten film zobaczyć. Mówienie o nim, że jest antypolski, jest totalną bzdurą, idiotyzmem. Jest to po prostu film o byciu człowiekiem i tyle. A to, że Agnieszka Holland nie lubi osób, które rządzą naszym krajem, plus osób, które rządzą obecnie Białorusią, to prawda. Natomiast to nie jest antypolski film i to na pewno nie jest film przeciwko Straży Granicznej. To jest totalne bzdury. Zachęcam bardzo. A druga rzecz mniej poważna, chciałem powiedzieć, pokazać się teraz. Yellowstone. Mam koszulkę z Yellowstone i jest to prawdziwa koszulka z Yellowstone. Chciałem powiedzieć, że moja przyjaciółka Kinga Rusin, która się zakochała w serialu Yellowstone, który jej poleciłem, zakochała się tak bardzo, że pojechała do Montany. Żeby kupić ci koszulkę. I była, oczywiście to był jedyny cel, tak. Jakim pojechała tam. I była tam. I zwiedzała to wszystko. I oczywiście nie ma Yellowstone, jak się nazywa, gospodarstwa Yellowstone, tak. ale oni żyją tym Yellowstone oczywiście i tłuką pieniądze na przykład do sprzedawania koszulek Yellowstone i tak dostałem, wszedłem w posiadanie koszulki Yellowstone prosto z Montany, tylko chcę powiedzieć. Optymistycznie bardzo. Natomiast czekamy na drugą część ostatniego sezonu. W przyszłym tygodniu, bo naprawdę już się śpieszymy z czasem, pogadamy trochę więcej o Zielonej Granicy. Ja jeszcze na tym filmie nie byłem i uwaga, nie wybierałem się w ogóle na ten film, ale... Właśnie przez to, że jest tak duża dyskusja... Tak nie ma żadnej dyskusji, jest hejt przez ludzi, którzy nie widzieli tego filmu. Dyskusja w rozumieniu, że jest hejt i bardzo mocna obrona. To film, który dla mnie poczekałbym na spokojnie na streaming. Ja też bym poczekał. Bo w ogóle nie ciągnie mnie do filmów Agnieszki Holland, pomimo, że bardzo ją doceniam. Ale ostatnie filmy nie zachwyciły mnie tak bardzo, żebym czekał w zniecierpliwieniu na Zieloną Granicę. Ale przez to, że jest właśnie taka dyskusja i żeby w niej uczestniczyć, to też pójdę na ten film do kina. Idź. Idź, żeby mieć zdanie. Rozmawiamy. Tak. Dokładnie. Proszę cię również, żebyś obejrzał na przyszły tydzień Infamię. Przynajmniej zaczął oglądać, bo to wstyd i hańba, że nie widziałeś jeszcze. Jeszcze chcesz mnie jakoś obrazić? Tak. Wiesz? I żebyś zaczął na HBO serial Twisted Metal.
Dobrze. Wiesz, o czym mówię? Tak, tylko dobrze. Zastanawiam się, gdzie to wcisnę, bo jeszcze zacząłem oglądać taki serial na Apple'u, Odmieniec. Jestem po 3 odcinkach i jak tylko zrozumiem, o co chodzi w tym serialu, to państwu opowiem. A jaki jest oryginalny tytuł tego? To już nie sprawdzam. Dobra, już nie sprawdzam. Odmieniec po polsku. To już jest po angielsku Odmieniec. Dobrze. Zapraszamy państwa na drugą część podcastu. Spotkanie z reżyserem z Nahora. Prawdopodobnie najważniejsza polska premiera filmowa tego roku. Ja się będę upierał, że najważniejszą premierą serialową jest jednak Infamia polską. Ale filmowo na pewno to jest Znachor, więc zapraszamy na spotkanie z człowiekiem, który tego Znachora nakręcił. Całkiem i to już za chwileczkę. Drugiej części tego podcastu możesz posłuchać bezpłatnie tylko w aplikacji Onet Audio. I jesteśmy w drugiej części podcastu i tak jak obiecaliśmy w pierwszej części, jesteśmy z gościem Michał Gazda, reżyser trzeciego Znachora. Mogę tak powiedzieć? Proszę bardzo. Trzeciej adaptacji Znachora. Trzeciej adaptacji Znachora. Bardzo mało osób... Wszyscy znamy drugą adaptację Znachora. To z lat 80. Nie. Ty nie znasz. Widziałem. Wszyscy, którzy znamy się na kinie, znamy drugą adaptację Znachora z 82 roku. Ci z nas, którzy się naprawdę znają na kinie, znają również pierwszą adaptację z 37 roku, a z nami człowiek, który się podniósł rękę na klasykę i zdecydował się nagrać trzecią ekranizację. Dzień dobry. Protestuję przeciwko takiemu podsumowaniu tego, co zrobiliśmy. Dlatego, no dobra, to powiedzmy szczerze, żaden, to nie był żaden zamach. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że na Znachora przyszedł czas. Ja myślę sobie, że powieść Dęgi Mostowicza to jest rodzaj takiego evergreenu, który zawsze będzie jakoś tam aktualny. I bardzo fajnie, że raz na jakiś czas, czyli co 40 lat niemalże powstają kolejne adaptacje. Ja powiem szczerze, że z przyjemnością za 40 lat, jak los pozwoli, zobaczę kolejną. Jak Jerzy Hoffman, który też kręci, też podobno chce znowu coś kręcić. To może sam nakręcił za 40 lat wstępną adaptację. Nie, już nie chcę. Już naprawdę. Dobra, to ja zapytam od razu, wiem, że jeszcze nie omówiliśmy nawet Znachora, ale będzie sequel? Nie wiem nic o takich planach. Jeśli będzie, to beze mnie już. O nie, bo ja bardzo kibicuję, bo ty się śmiejesz, że wszyscy, którzy znają się na kinie, znają tamtą poprzednią adaptację. Ja akurat nie znoszę, i to nieraz mówiłem, kina z PRL-u, więc nie oglądam, nie widziałem pierwszego Znachora. Bardzo niesłusznie, bo jest parę absolutnie wybitnych filmów. Aktualnych do dzisiaj, które się nic nie zastanawia. Dużo osób mnie przekonuje do tego, ale cieszę się, że ja... Opiuj diament. Tego polecam Znachora, ci, zapisz sobie. Tego Znachora obejrzałem bardzo w takim wypadku na świeżo, nie mając tego bagażu poprzednich adaptacji. Jest o nowym. Mówię tak o nowym. Nie mając bagażu poprzednich adaptacji. I mi się bardzo podobał ten film. On jest, naprawdę to mówiłem Patrycji, czyli mojej partnerce, że to jest film, który widać, że ktoś ma pomysł na ten film, że on się nie śpieszy, że tam są przemyślane ujęcia. Historia też, żeby nie było. Ja mam taką teorię, że nie trzeba wszystkiego oglądać, żeby wiedzieć, o czym jest. I wiem, o czym jest poprzednia adaptacja Znachora, no bo wszyscy znają sceny z poprzednimi aktorami, z aktorami z poprzedniej adaptacji. Ale ja nie chcę, po obejrzeniu tego ja nie chcę wracać, ja nie chcę sprawdzać, jak tamten działał. To opowiedz nam proszę, jak pierwszy raz przyszedł ktoś do ciebie i powiedział, że jest taki pomysł, żeby kręcić Znachora i czy chciałbyś się wziąć za to, bo ja wiem, co powiedziałeś przy pierwszym podejściu. Tak? Mhm. No okej, skonfrontuję zaraz. To był paruetapowy proces, bo zadzwoniła do mnie producentka Magda Szwedkowicz, która jest takim spiritus movens z całego przedsięwzięcia. Ja nie znałem jej wcześniej. Ona mnie też nie. Nie wiem, jak tam te neurony się odbijały u Magdy w głowie, że wpadła na ten pomysł. No widocznie coś tam musiała o mnie słyszeć. I przy pierwszym telefonie
zapytała mnie, co ja na kino gatunkowe, więc wiedziałem, że jak najbardziej, co ja na melodramat, więc ja się absolutnie ucieszyłem. I to był taki pierwszy haczyk, na jakim mnie złapała. Mhm. Jeszcze nie znałem tytułu, nie wiedziałem o co chodzi. Nie wiedziałaś jeszcze, że chodzi o Znachora, tak? Ale wydaje mi się, ja w ogóle uwielbiam kino gatunkowe i trochę przyznam się, że już byłem usatysfakcjonowany tymi moimi sensacyjnymi serialami. Które na przykład Watachą. Czy Odwróconymi, czy poprzednim Cobenem, Zachowaj spokój. Ja już to wszystko jakby robiłem. Nawet nie jakby, tylko po prostu robiłem. I wydaje mi się, że melodramat jest takim gatunkiem wymarłym. Znaczy, przynajmniej w naszej rodzimej kinematografii, to... Poszliśmy w komedię romantyczną, jeśli chodzi o... Tak, ale nawet horrory się zdarzają ostatnio, prawda? Natomiast takiego uczciwego, czystego melodramatu, no to chyba Znachor Hoffmanowski był ostatni, który ja sobie w ogóle przypominam. Taka propozycja, żeby zrobić melodramat, no spowodowała, że ja się od razu wyprostowałem, no i poprosiłem o scenariusz. Magda powiedziała, nie tak szybko, spotkajmy się tet a tet. No jak powiedziała mi, że to będzie Znachor, no to przyznam się, że w pierwszym momencie no chciałem uciekać, no bo właściwie... Taką wersję właściwie... też słyszałem. Taką wersję. Natomiast pomyślałem sobie tak. Po pierwsze, to jest... chyba propozycja, która się może przydarzyć raz jeden w życiu. Mhm. Znaczy, że gdybym nie podjął próby chociaż przeczytania scenariusza, wgryzienia się w to, no to bym żałował do końca życia. Tak by było, ja siebie znam. Ale przepraszam cię, przerwę, ale czy to jest takie, jest coś takiego, że przychodzi do reżysera, producent i mówi Znachor i reżyser tak sobie myśli, rany gościa, no to jest jednak, to jest klasyka polskiego kina. No. I to jest takie wyzwanie, no, czy się uda, czy się nie uda, wejdę do historii kina. Jak się uda, to jako człowiek, który zrobił... Szczerze, nie miałem takich jakichś próżnych motywacji. Naprawdę. To jest Znachor i trylogia Sienkiewicza. No, są takie dwie rzeczy. Tak, ale to na przykład trylogii bym się nie podjął. Znaczy nie podjąłbym się robienia drugiego potoku. Ale nie podjąłbym się, Okay. Ale dlaczego? No bo wydaje mi się, że Hoffman taki potop zrobił absolutnie wybitnie i się nie ma co kopać z koniem. Natomiast wyobrażam sobie, że jeśli chodzi o melodramat i o ten gatunek, mamy coś do powiedzenia, coś do udowodnienia, więc to jest chyba zupełnie inna sytuacja. Natomiast nigdy jakieś takie egotyczne motywacje mi tutaj nie przyświecały, że ja wchodzę do historii polskiego kina. Wręcz to było obciążające, a nie pomocne. Warunek był taki z mojej strony, że muszę przeczytać scenariusz, że scenariusz musi być oryginalny, autonomiczny, nie trzymający się tamtej wersji, żeby nie było żadnego nawet cienia wrażenia, że my robimy remake. Znaczy to był mój warunek sine qua non przystępowania do książki. Do pracy. Nie z poprzednich filmów, tylko tak, książki. Tak. Mhm. No i przeczytałem i przyznam się, że po przeczytaniu scenariusza już długo się nie zastanawiałem. W 2 godziny po przeczytaniu zadzwoniłem do Magdy i powiedziałem, że biorę. Jak nie chcą, to biorę. Czym się różni ten Znachor twoim zdaniem od tego z 82 roku? Jakbyś miał powiedzieć o jednej, dwóch, trzech głównych różnicach. To jest film o czym innym. Nie. Pytam. Tak. Znaczy... Nie, moim zdaniem to jest dokładnie o tym samym film. Ja uknąłem taką teorię, jak rozmawiałem z aktorami, z operatorem, ze scenografką wybitną Jasią Machą, jak się szykowaliśmy do tego filmu. To ja im opisywałem ten tekst jako taki Znachor jazzujący, że to jest taka jazzująca wariacja na temat Znachora. Bo jak sobie to streścimy, w tych podstawowych nutkach to mamy absolutnie znaną melodię. Tam się nic nie zmienia. Natomiast cały cymes i cała frapująca dla mnie część polegała na tych aranżacyjnych zakrętaskach. Mówię o fabule, nie mówię o formalnej stronie, tylko mówię o dramaturgicznej. I wydaje mi się, że to jest
naprawdę blisko i powieści, co za tym idzie też po poprzednim wersjom, mówię o obu. Jeśli miałbym znaleźć różnicę, no to myśmy się zdecydowali z całą taką świadomością na tandemową narrację. To znaczy, że nie opowiadamy o Znachorze, tylko te proporcje między postacią, obecnością na ekranie Wilczura, czy tam Kosiby i Marysią, one są prawie wyrównane. Czyli to są, dwie główne postacie? Tak. I ten tandem polega na tym, że ich te historie paralelne, rozwijające się, one się przecinają w kluczowych momentach. To jest różnica podstawowa. I wydaje mi się, że też jakiś taki ton całości jest jednak nowocześniejszy. Mnie strasznie, przyznam się, tak osobiście drażni takie upupianie tego dwudziestolecia międzywojennego, tego zagłaskiwanie tego świata, który jest taki pensjonarski w naszym wyobrażeniu, czy w takim toposie, który się stworzył u nas w głowach. I mimo tego, że zrobiliśmy bardzo tradycyjny film i taki klasyczny, szeroko opowiadany, z takim szacunkiem właśnie dla gatunku i dla tego toposu, no to staraliśmy się tam jednak wprowadzić elementy, nie chcę spoilować, bo jesteśmy po premierze, ale na pewno nie wszyscy to jeszcze widzieli, ale w podejściu do postaci kobiecych, w podejściu do jakiejś obyczajowości przedwojennej, w podejściu do obecności, mimo tego, że nie jest film społeczny, ale obecności Żydów w naszej kulturze, to wydaje mi się, że przy całej tej baśniowości on jest prawdziwszy niż poprzednie wersje. Tak mi się wydaje. Czy tą Polskę międzywojenną pokazuje bardziej prawdziwie? Obyczajowość tamtej Polski, wydaje mi się. Bo to trudno to przykładać jeden do jeden. Myśmy, już nie będę opowiadał o powodach, ale myśmy akcję przenieśli na Mazowsze. Tych powodów jest kilka, takich twórczych, dlaczego tak się wydarzyło. I chociażby z tego powodu, że to jest bliżej nas teraz, te różnice są wyraźne. Tam jest, też nie spoilerując, ale jest scena miłosna pomiędzy Zośką i Antonim. Tak. I ja słyszałem, powiedz, czy to prawda, jest, że ta scena się nie było jej w oryginalnym scenariuszu. Została dopisana po dyskusjach między innymi z aktorami, którzy bardzo chcieli. Było tak, ale chodzi o scenę miłosną, ale drugiej pary. Ta scena z Zośką, ona była wpisana w scenariusz od samego początku. Scena, która poprzedza scenę erotyczną między naszymi bohaterami, mnie chyba najbardziej wzruszała, bo to jest ta scena, którą próbowaliśmy na castingach. Że ona była od samego początku przewidziana. Myśmy tą scenę próbowali na castingach, więc potem jak ją igraliśmy na planie i potem jak już widziałem ją w gotowym montażu na premierze, naprawdę był wzruszający moment, bo przenieść się z tych białych ścian castingowych w żywą scenografię, to było naprawdę coś i to było fajne. Natomiast zaręczyny, przepraszam za kolokwializm, podpimpowaliśmy troszeczkę. Ale dobrze podpimpowaliśmy. Mi się bardzo podobała scena z kinem obwoźnym. To była taka jedna z tych scen, które po pierwsze myślałem, Jezu, jak tego typa odkręcenia boli ręka koniecznie, ale z drugiej strony to tak bardzo oddawało właśnie moim zdaniem klimat tego pozamiejskiego, a raczej wiejskiego klimatu całkowicie, że tam jednak wszyscy się schodzili, że to miało jakiś taki festyniarski, ale doniosły dla tej wsi moment. Bardzo mi się podobała. Myśmy tę scenę konsultowali z historykami kina i rzeczywiście to tak wyglądało, znaczy, że taki pokaz objazdowy był powiązany z jarmarkiem, z jakąś taką lokalną festynem, zabawą i tak dalej. Natomiast ręka rzeczywiście go mogła trochę, tego naszego kinooperatora, zaboleć. Mieliśmy oryginalny projektor z 1909 roku. To rzeczywiście był działający, świetnie zachowany. Przyznam wam się, że to jest dla mnie, dla osoby, która kocha kino, tak po prostu, to był najbardziej, przepraszam za duże słowa, ale najbardziej magiczny moment podczas całej tej produkcji.
Był środek nocy, Ordonka śpiewa, to się niesie po tej naszej austerii i tej zagrodzie austeryjnej. I naprawdę w każdym pionie wszyscy stali z jakimś takim uśmiechem uszanowania momentu. Od oświetlaczy, przez gripowców, po inne piony. To naprawdę, no, to ja to zapamiętam. Czyli to jest naprawdę moment, tam nie ma nic udawanego, rozumiem, tylko ten film naprawdę leci. On leci. W niektórych ujęciach musieliśmy z racji technicznych ten obraz postprodukcyjnie jakby poszerzyć i tak dalej. Ale rzeczywiście Ordonka śpiewała, było ją słychać i było ją widać tam na drzwiach tej stodoły. Niesamowity moment, naprawdę. To piękny ukłon tak jest. Kina, które akurat ja bardzo lubię, przedwojennego, i jestem jego wielkim fanem. Ale oczywiście musimy sekundę o aktorach porozmawiać, dlatego że przy całym szacunku dla reżysera i dla całej ekipy, gdyby zawiedli aktorzy, no to by film się pogrążył. Więc to, że oni nie zawiedli i to, że wspaniale zagrali, to jest super ważne w tej historii. I chciałbym o trzech osobach porozmawiać, zapytać się ciebie, czy to od razu było wiadomo, że to oni zagrają, czy też może nie. Po pierwsze oczywiście Leszek Lichota, który trafił do takiego panteonu wyższych eszelonów aktorów polskiego aktorstwa. No wiadomo, ci, co zagrają Kosibę, to są ludzie, którzy wchodzą do historii kina polskiego i to tak po prostu jest. I chciałem się zapytać, czy to był człowiek, o którym od początku myśleliście i czy on się od razu zgodził na to, czy miał jakieś wątpliwości? To był absolutnie pierwszy wybór. Z uczciwości zawodowej zrobiliśmy sobie też taką, z całym szacunkiem dla innych superaktorów, którzy brali udział w castingach, rodzaj takiej przebieżki, żeby, bo tam się nie mogliśmy pomylić. Dlatego szukaliśmy różnych kątów natarcia. Natomiast ja Leszka znam bardzo dobrze. Dlatego, że ja pierwszy serial Odwróceni, to było 19 lat temu, robiłem z Leszkiem i potem po drodze nam się zdarzało stosunkowo często, więc my się znamy od takiej strony zawodowej jak łyse konie i ja absolutnie jestem wielkim fanem takiej dojrzałości aktorskiej Leszka i talentu. Biorąc pod uwagę jeszcze taką, to wynika z powieści, jego posturę i taki, by tak powiedzieć... Świetnie w brodzie wygląda. No, poważny mężczyzna. Tak, to jest facet, po prostu jest facet, na którym nam zależało. Drugim kryterium, które już jest takie trochę szamańskie, ale ja uważam, że prawdziwe. Drugim kryterium było to, że ja potrzebowałem do roli Wilczura osoby, którą widzowie polubią na wejściu, bez stawiania żadnych warunków. Z tą postacią jest taki kłopot, że ona, jak się przyjrzycie, to ona jest napisana wbrew wszelkim regułom i prawidłom pisania scenariusza, bo ona się w ogóle nie zmienia. Wilczur jest bardzo dobrym Samarytaninem, oddanym. Nie ma żadnej przemiany. Tak. Jest tak samo dobry, on jest tak samo dobry jako właśnie chirurg z sukcesem i bogaty mieszczanin, jak i wiejski włóczęga. Więc my nie mogliśmy. Nie mogliśmy się ratować właśnie tą przemianą, czy taką jakąś zmianą dramaturgiczną. Musieliśmy mieć osobę dobrą i lubianą na wejściu. I Leszek, to jest to szamaństwo, wydaje mi się, ma taką zupełnie organiczną, taką naturalną, tego się chyba nie da wyuczyć, taką zdolność zjednywania sobie sympatii widza. On to po prostu ma i to było jedno z tych kryteriów, które naprawdę wydaje się było bardzo istotne. Czy to jest prawdziwa broda? Którą... Tak. Zapuścił, my mieliśmy próby oczywiście przylepiania tego wszystkiego, ale to by było pozbawione zupełnie sensu. Ratowała nas taka sytuacja, że mieliśmy uciekające zdjęcia. Czyli ten cały pierwszy akt robiliśmy zimą, i potem mieliśmy 5 miesięcy przerwy, żeby czekać na żniwa. I podczas tych 5 miesięcy Leszek miał zadania przeobrażeniowe. Czy miał 2 zadania. Jedno to jest zapuścić brodę. Włosy, tak? To wszystko włosy, było jego, w sensie tak, wszystko razem. A drugie, rozumiem, schudnąć. Tak. Bo Wilczur dzielnie zrzucał i mu się udało.
Wspaniale. Znaczy to nie jest takie częste chyba, że aktorzy tak się fizycznie poświęcają. Się zmieniają. To jest jednak... Słyszymy trochę o ludziach w Hollywoodzie, którzy potrafią... Ale to wynika, robić, ale... słuchajcie, to wynika z naszych budżetów i z tempa. Bo gwarantuję wam, że każdy aktor, który ma możliwość takiej fizycznej zmiany, on się tylko ucieszy. Bo to jest i frajda zawodowa, i jakiś rodzaj wyzwania, szansa na jakąś taką zmianę fizyczną, która się przełoży na rolę i na wiarygodność tej roli. I gdyby to było możliwe, no to każdy aktor w to wchodzi. To nie wynika z niczyjego lenistwa, to wynika trochę z tempa pracy. No Castaway w Polsce jest nie do przeprowadzenia. Czy pamiętacie ostatnio taką przemianą? To był pan Damiński, który jak pojawił się pierwszy plakat Furiozy, no to on zgolony na łyso, dopakowany, wytatuowany, no to ja się bałem, a to jest ten Mateusz Damiński, którego pamiętamy z ról dużo bardziej ugrzecznionych, więc taka przemiana, no to... No zagrał świetnie, to jest fajna rola. Świetnie. Tak, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Drugi aktor, a raczej aktorka, o której chciałem cię zapytać, to jest pani Anna Szymańczyk, która jest jakby super ważna dla mnie, dlatego że od niej zależało, czy uwierzymy w tą miłość, tak? Czy Kosiba naprawdę się może zakochać w niej, czy nie? Czy inaczej, czy profesor Wilczur się w niej zakocha i zostanie z nią, czy nie? Absolutnie ja rozumiem ten jego wybór. Jakby patrząc na nią i na Zosię i patrząc na tę postać, absolutnie rozumiem i też chciałem zapytać o to, czy to był pierwszy wybór. Tak. Tak, ale to muszę tu wspomnieć o bardzo ważnej postaci w całej naszej ekipie, czyli o Ewie Brockiej, która jest legendarną wyszukiwaczką aktorów i dopasowania ich do ról i bardzo dużo jej zawdzięczamy. Ja miałem tylko taką ideę przed przystąpieniem do filmu. Chciałem odmłodzić może nie postać Marysi, no bo ona w poprzednich wersjach też była młodziutka, ale na pewno hrabiego Czyńskiego. Zależało mi na tym, żeby Czyński był takim trochę, przepraszam za wyrażenie, takim gówniarzem, bo tylko wtedy byłem w stanie uwierzyć w jego przemianę, ale też w taką miłość trochę szaloną, trochę pod wiatr, trochę taką paniczym bez sensu. Tak. Miłość licealistów. Tak. Znaczy tu proszę gardę, ale to taka szekspirowska mi się marzyła sytuacja. I teraz... Dodajmy, że Ignacy Lis, świetna rola. Bo chciałem zapytać, trzecia osoba... Dobra, ale to zaraz do niego dojdziemy. Wracam na tory i do właściwego pytania. Ania była o tyle trudna, znaczy nie Ania, tylko Zosia, przepraszam, to jest postać Zosi. Zosia była o tyle trudna do obsadzenia, że to jest postać oryginalna. Jej nie ma ani w Udołęgi Mostowicza, ani w poprzednich, adaptacjach. Stąd musieliśmy to sobie wyobrażenie zbudować od samego początku, bo nie można się było ustawiać w kontrze do czegoś, albo pod prąd, znaczy zgodnie z prądem do czegoś. Musieliśmy ją znaleźć od nowa. Przy założeniu takim, że obsadzamy wszystkie główne role, poza Znachorem, osobami, bo takie było założenie, których nie znamy, znaczy które nie są w powszechnej świadomości polskiego widza jakoś obecne. No i stąd są te nasze wybory. I przyszła dziewczyna, słuchajcie, i ona była pierwsza. Ania była pierwsza, która przyszła na ten casting i właśnie po pierwszym dniu i po jej występie wśród tych białych ścian castingowych, myśmy już, zdradzam tu kuchnię, ale myśmy już Znachorów z nią próbowali. Znaczy, to była tak się układa nasza kolejność. I ona to zrobiła fenomenalnie. I muszę wam się przyznać, nie wiem, może to jest kwestia już mojego wieku, ale ta miłość mnie wzrusza najbardziej. Tak, bo ona absolutnie. Jest w swoim spokoju, jakiejś dojrzałości i takiej... Tak. Hardości też. Jakby to powiedzieć... No, jeśli chodzi o taką pogodę ducha i pogodzenie się z życiem i z losem, no oni we dwójkę najbardziej mnie wzruszają. A powiedz proszę, czy to był pomysł, czy to kolektywny, właśnie ten, o którym mówiłeś, żeby wszyscy aktorzy oprócz Znachora nie byli opatrzeni tak właśnie w tej powszechnej świadomości? No nie chcę popadać w jakieś megalomanie, chyba mój.
Chyba mój. Myśmy się umówili właśnie z Ewą, że bierzemy potężne nazwiska do drugoplanowych, trzecioplanowych ról. Właśnie z Mikołajem Grabowskim, z Izą Kuną, świetny Adam Nawojczyk jako doktor Pawlicki. Tam się opakowaliśmy tak naprawdę. Bardzo dziękuję, jak jestem tutaj przy mikrofonie, to naprawdę, ja to mówiłem na premierze, ale powtórzę jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję Arturowi Barcisiowi za udział, dlatego że ta decyzja jego o zagraniu u nas pozwoli nam się naprawdę z szacunkiem ukłonić tradycji polskiego kina. Bardzo mi zależało, żeby takie coś się mogło odbyć i Artur nam to zapewnił. Postać Józefa, jak już wiedzieliśmy, że mamy Artura, postać Józefa nawet się rozbudowała, żeby go jeszcze mocniej zarysować w fabule. I trzecia postać. Tak, Ignacy Lis, czyli hrabia Czyński, obstawiam, że to będzie wielka gwiazda polskiego kina. Jestem zauroczony nim bardzo i tym, jak zagrał. I to jest akurat postać, która przechodzi przemianę. Tak, tak. No taką chyba najwyraźniejszą. Najwyraźniejszą, tak. Tak, tak. Skąd się wziął ten facet w ogóle? Co to jest za człowiek? On ma taki vibe Timothy'ego Chalamet, jak jest na ekranie. Fryzurę ma tak. To stąd i vibe. Kurczę, no Ewa Brodska, no. Mhm. No po prostu myśmy do obu ról tych naszych młodych bohaterów, myśmy zobaczyli naprawdę, to szło w setki self-tape'ów. Przepraszam za wyrażenie. Self-tape to jest taka sytuacja, że aktorzy sami się nagrywają, jeszcze była taka postpandemiczna sytuacja i żeby nie wszystkich jesteśmy w stanie logistycznie w ogóle zaprosić na taki casting, więc się odbywały jakieś eliminacje i potem finały. Więc... I on przysłał takie self-tape? Tak. Poprzysłali i... Ale od razu startował do roli hrabiego, tak? Tak, mhm. Tak. Miał tam kontrkandydatów, ale właśnie troszkę, przepraszam za wrażenie, ale bardziej plakatowymi nazwiskami i ta decyzja wydaje się była bardzo słuszna, że się zdecydowaliśmy na niego, bo Ignacy ma, kurczę, niedzisiejszy szarm, tak bym powiedział, że to jest... że on w swoim wizerunku, mimo że na co dzień wygląda inaczej, ale kamera go tak postrzega, on jest tak strasznie przyjemnie niedzisiejszy. I to jest, wielka jego zaleta. Jemu te ubrania z filmu na co dzień by pasowały. No tak. Jeszcze Marysia. Bo ty wymieniłeś trzy osoby, ale ja uważam, że Maria Kowalska. Tak, która jest tą, jak mówisz, drugą osią przecinającą się ze Znachorem. Dla mnie ona była mocniejsza, to znaczy ta waga, którą mówisz, że starałeś się podzielić tak pół na pół, no to ja jestem team połowa Marysi. Bardzo mi się podobało. Od tej sceny, kiedy próbowała sprzedać pianino, po to, jak się obchodziła z mężczyznami, czyli stanowczo, bardzo mi się to podobało. Ja nawet jak rozmawiałem z moją partnerką, to mówiłem, że fajnie, ale słuchaj, to jest feminizm w tym filmie, tak no jest. Wprost. No jest i on jest zaprogramowany, tak powiedzieć. Ale też mam nadzieję, że widzowie to docenią, że to jest ze strony narratorów, czyli nas, decyzja szczera i niekoniunkturalna. To znaczy za tym nie idzie jakiś rodzaj poprawności politycznej, albo że tak wypada, tylko my naprawdę tą postać potrzebowaliśmy ożywić na ekranie. Dlatego, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, z całym szacunkiem dla poprzednich wersji, no spłoniona panienka, która się chichocze, bo jaśnie pan opowiada anegdotę z polowania i to jest powód dla szalonej miłości, to dzisiaj już nie przejdzie. Znaczy to ma swój szarm i jakby miejsce w postrzeganiu kina czy narracji, ale no już nie dzisiaj. I my potrzebowaliśmy no takiego zawziuna. No, babki kutej na cztery nogi. Maryśka ma niesamowitą cechę, że z jednej strony, bo ona to ma też na życie, ona ma niesamowitą kinderstube i taki rodzaj poukładania. Znaczy ona jest bardzo dorosłą i bardzo świadomą kobietą, tak po prostu na życie. A z drugiej strony za tym idzie... A i z tym jest związana taka delikatność i czułość. Ona to ma. Ale z drugiej strony, to jest bardzo dziwnie i nieoczywiście skonstruowana osobowość. Ona ma w sobie też
diabełka. Jak myśmy ją zobaczyli właśnie na tych castingach, to myśmy tą dwoistość od razu wyłapali w niej. I wydaje mi się, że to się super przeniosło na ekran. Ja też mówię super, zostawiam to widzom do oceny, żeby też nie wypaść na osobę, która chwali własny film, ale zwróćcie państwo na to uwagę, bo warto. I ja uważam, że dla Marysi to jest rodzaj takiego pistoletu startowego do wielkiej kariery, ale właśnie nie popularnościowej, tylko takiej aktorskiej, bo to jest wielka aktorka. No i zobaczycie, że ona się polskim ekranom jeszcze przez lata będzie przydawać. Ale to jest właśnie taka oznaka, przynajmniej u mnie, świetnych aktorów. To znaczy, jeżeli kogoś widzę, to wyszukuję od razu nazwisko, w czym jeszcze grał. I tylko przy postaci Marysi tak miałem, że od razu sięgnąłem i zacząłem wyszukiwać, gdzie jeszcze można ją zobaczyć. Więc ja bardzo podziwiam. Ale mam jeszcze pytanie o lokację, bo właśnie mówiłeś o tym Mazowszu, ale zastanawiam się w pierwszej kolejności, czy sceny miejskie były kręcone w Warszawie, czy... Tak. Tak. A. Tylko to już zasługa, znowu muszę wymieniać nazwiska, ale z przyjemnością je wymieniam, jest Jasia Macha. Mhm. Absolutnie wybitna scenografka z jakimś totalnym dorobkiem, w której miałem ja i operator wielkie oparcie, bo za nią szło wielkie takie doświadczenie i dobre szacunki jeśli chodzi o to, na co możemy sobie pozwolić i co się przebije na ekran, a co jest wishful thinking. Więc ona to absolutnie miała. Ja zawsze powtarzam i zawsze powtarzałem też mojej ekipie, że o jakości filmu świadczy drugi plan. To jest paradoks, wcale nie pierwszy, ale drugi. Tak. I ten scenograficzny, ale też ten aktorski. Czasami zapominana w polskich filmach. Tak, więc nam bardzo, bardzo zależało na tym, żeby ten drugi plan był w zgodzie z logiką naszej opowieści, naszej baśni. Nie rzucali na to, żebyśmy byli super wiarygodni i odtwarzali jakąś rzeczywistość. Nie. Chodziło nam o to, żeby taka wewnętrzna logika była zachowana. Robimy baśń i w ramach tej baśni to musi być wiarygodne. Nie mówię o takiej wiarygodności na wynos, zewnętrznej czy obiektywnej, tylko żeby ta logika była zachowana wewnątrz naszego filmu. I ja tu się powołuję zawsze przy tej okazji na taką anegdotę, nie moją, tylko Sydney'a Lameta, jednego z moich ulubionych reżyserów, który miał taki podręczniczek o pracy reżysera, jak reżyser powinien pracować. I ten podręcznik zaczyna się od anegdoty, kiedy on spotkał gdzieś na jakimś festiwalu Akira Kurosawę i go strasznie chwalił za otwierające ujęcie w filmie Ran, że to jest wspaniałe i tak dalej. Na co mu Kurosawa powiedział, że to nie jest żadna jego zasługa, bo gdyby kamerę przesunął 5 stopni w lewo, to miałby fabrykę Sonego, a w 5 stopni w prawo lotnisko. Więc Jasi Masze, jeśli dobrze odmieniam, zawdzięczamy to, że myśmy bardzo precyzyjnie i na długi czas przed rozpoczęciem zdjęć te nasze 5 stopni w prawo i 5 stopni w lewo mieli opracowane. I dzięki temu mogliśmy w ramach tego naszego rejestru ten drugi plan naprawdę zapełnić. I tam po prostu wszystko, co mieliśmy, było do dyspozycji w ramach tego kadru. I Warszawa była kręcona w Warszawie. Posiłkowaliśmy się CGI-em, jeśli chodzi o tą cerkiew, która tam nam zamyka kadr, taka, która już nie ma. Która nie ma jej, a była nie ma przed jej. Wojną. Ja zacząłem... Słuchajcie, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaka to jest frajda, odtwarzanie tego świata, bo też planów tej cerkwi to też nie ma dużo. Myśmy się posiłkowali zdjęciami, to trzeba wszystko było ładnie odtworzyć i to państwo z Cimnej Pota, którzy nam zapewniali obsługę postprodukcyjną, no, wykonali kawał dobrej. No bo ja zacząłem się nad tym zastanawiać, dokładnie w scenie w klinice, w białym pokoju, ujęcie, tak widać trochę od dołu za okna i zacząłem się zastanawiać, kurde, a może oni część z tego kręcili, nie wiem, w Sopocie, które ma charakterystyczne tego typu budynki i wtedy miałem pierwsze ziarno niepewności, czy to na pewno było kręcone w Warszawie? No to był akurat jakiś pałacyk pod Warszawą, tam gdzie kręciliśmy
szpital, natomiast tą lokację akurat, no bo ten gabinet, umówmy się, można było sprokurować w wielu miejscach, ale tam była niesamowita oranżeria. Jak robiliśmy dokumentację, a naprawdę ja miałem po prostu dokumentacji i takich konsultacji z rozmaitymi specjalistami, począwszy od językoznawców, od jidysz, skończywszy na historykach medycyny, naprawdę strasznie dużo i to duża frajda przy robocie w ogóle. Tam nam się strasznie spodobała ta oranżeria, w której zrobiliśmy salę operacyjną. W Otwocku? Bo nie, chyba to nie było Otwocku. Bo jak się okazuje, to te sale ze względu na światło, ale też na przykład na wietrzenie, one w takich oranżeriach naprawdę były. Jak oglądaliśmy sobie zdjęcia z epoki, to one dokładnie tak wyglądali. Myśmy ją odtworzyli jeden do jeden. Bardzo jestem dumny z tej sceny. Tak. Takiej, jeśli chodzi o scenografię. Świetne. Ona jeszcze tak kontrastuje, no bo tam jest scena z krwią, nie, z nieba co oszukiwać. I cały biały pokój, właśnie ta piękna oranżeria, piękne wielkie okna i krew, tak bardzo przebijająca się i bardzo kontrastująca z tą bielą. Mnie ta scena też ujęła. Musimy kończyć niestety. Kurczę. Ale tylko powiedzieć, że Znachor od wczoraj jest na Netflixie. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii. Ja myślę, że takich filmów potrzebujemy od czasu do czasu. Na koniec to jest film o tym, że dobro jest ważne i że dobrych ludzi trzeba chronić. Tak ja mam takie przekonanie. I że dobrzy ludzie zmieniają się. Lubimy filmy i seriale o dobrych ludziach i dlatego Ted Lasso jest na tej samej półce. I po prostu Znachor nas pozbawia troszeczkę cynizmu, którego się nabawiamy w życiu niestety w związku ze wszystkim tym, co się wokół nas dzieje. I że takie filmy jak Znachor, które właśnie nam przypominają, że warto też być niecynicznym, są ważne. Nie lubimy Dobranieckiego. No nie spojrzyjcie, bo to jest ostatnie zdanie Dobranieckiego, to jest chyba taki kamyczek, który przeważył szale, że ja to w ogóle robię. Ja w ogóle nie mówię o ostatnim. Natomiast... Ja tylko mówię o tym, że Znachorzy są wśród nas i trzeba ich chronić. Absolutnie, absolutnie. Tylko o to chodzi. I prawdziwa miłość zawsze zwycięża. I o tym są melodramaty, czyż nie? Że miłość jest najważniejsza. Otóż tak. I to nawet sobie nie wyobrażacie, jaka to była przyjemność. Opowiadanie o bohaterze, a nie o antybohaterze. Bo antybohaterami jest już filmowe piekło wyściełane, a tu nagle obcujemy z taką materią roli i budowania postaci, która naprawdę... Powiem szczerze, nie zdarzyła mi się. Także to mam nadzieję, że Państwo to docenią i w tym czasie będziecie w stanie zasiąść całymi rodzinami przed ekranem i zapomnieć o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni. Ja jednak będę się tylko jednego trzymał, bo ja zawsze trzymam kciuki za wyimaginowane przeze mnie filmy. Ja chciałbym, żeby był sequel. Jest materiał, na podstawie którego można go zrobić i bardzo bym chciał, żebyś wyreżyserował. To zobaczymy. W każdym razie ja już to przeczytałem, powieść z ciekawości po prostu, co tam się dalej wydarza, ale nie, naprawdę na razie się cieszmy tym Znachorem. Absolutnie tak. Zapraszamy Państwa na Netflix i proszę pisać do nas co wam się podoba albo nie podoba w tym filmie, ponieważ chętnie wrócimy... Chętnie wyrzucimy te negatywne komentarze. Chętnie wrócimy do rozmowy na temat tego filmu, bo jest to ważny film w polskiej kinematografii. Trzymaliśmy kciuki, kiedy wiedzieliśmy o tym, że powstaje ten film. Ja trzymałem kciuki. I mieliśmy obawy. Mieliśmy oczywiście obawy i te obawy się nie sprawdziły, więc z czego się bardzo, bardzo cieszymy. I to nas pozytywnie nastraja na kolejne rzeczy. Absolutnie. Akademia Pana Kleksa zaraz będzie. Michał Gazda, reżyser Znachora, był z nami. Dziękujemy ci bardzo za wizytę. Bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy i widzimy się z Państwem za tydzień. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki. Sponsorem podcastu o serialach był Netflix.